Marca, czwartek, z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus wyrzucał złego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli, przez Belzebuba władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich, myśli, rzekł do nich, każde królestwo wewnętrznie rozdarte pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam przeciw sobie wewnętrznie jest rozdwojony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego znajdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na którą polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Za kim jesteś? Czy jesteś z Chrystusem, za Chrystusem? Czy jesteś przeciwko Niemu? Czy wierzysz w Jego moc, w Jego boskość, w Jego świętość? Czy wprost przeciwnie właśnie? Uważasz, że On nie jest Bogiem. Od złego pochodzi. To dzisiaj to pytanie zadaje Jezus nie tylko słuchaczom, ale i mi też. Kim On dla mnie jest? Tą odpowiedzią jest moje życie, moja postawa, ten tegoroczny Wielki Post. Kim dla mnie jest Jezus, który oddaje swoje życie, jest umęczony, przybity do krzyża? Zobacz, jak przeżywasz ten czas Wielkiego Postu, tych dni paschalnych, Triduum Paschalnego. Tam znajdziesz odpowiedź, kim On dla ciebie jest. Zobacz, ile razy byłeś na gorzkich żalach na drodze krzyżowej, nawet jak nie byłeś, czy odmówiłeś sobie to nabożeństwo w domu. Kim dla ciebie jest Jezus? Czy jesteś z Nim, czy przeciwko Niemu? Czy uczestniczyłeś w rekolekcjach, w sakramencie pokuty? Kim dla ciebie jest Jezus? I tu też jest odpowiedź, jaką wartość ma moje życie dane mi od Pana Boga. Jeśli ja potrafię wypełnić wolę Pana Boga, nią żyć, to przyjmuję też Jego Syna i chcę Go naśladować, chcę iść za Nim, chcę w Nim się rozkochać. Życzę wam, abyście nigdy nie opuszczali Chrystusa. Abyście i ja, abyśmy razem przy Nim trwali. Bo On jest naszą mocą, naszą siłą. Nawet w tych trudnych momentach naszego życia, chwilach naszego życia, On jest po to nam dany, aby nas umocnić, aby dać nam wiarę, aby dać nam siłę, aby pokazać, że zwycięstwo jest tylko w Chrystusie, z Nim. Sami przegramy każdą walkę, każdą słabość. Przegramy swoje życie, a z Nim odniesiemy zwycięstwo w naszym życiu. Tego wam życzę. Niech ten czas Wielkiego Postu będzie taką mocną relacją umocnienia. Niech tak będzie taką mocą umocnienia tych naszych relacji z Panem Bogiem i z Panem Jezusem. Serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia już jutro.